W tym filmie zobaczymy jeszcze na dwóch przykładach, w jaki sposób, znając współrzędne wektora, znaleźć kąt, jaki on tworzy z dodatnią płosią x-ów. I zrobimy to dla wektorów w trzeciej i czwartej ćwiartce. Zacznijmy od tego wektora tutaj u, który jest położony w trzeciej ćwiartce. On ma współrzędne minus 2, prawda, minus 4. No i tutaj przypominam takie dwie stosowane notacje. Minus 2i raz minus 4j. Otóż i z daszkiem to jest taki jednostkowy wektor w kierunku x, a j z daszkiem to jest jednostkowy wektor w kierunku y i inna notacja to jest ax, ay. Dobrze, czyli tak jak już mówiliśmy w poprzednim filmie, tangens tego kąta teta, tangens teta, no to jest iloraz współrzędny y przez współrzędną x, czyli to jest minus 4 przez minus 2, czyli to jest 2. I od razu zwracam uwagę, że to jest to samo, co 4 przez 2. Teraz jaki to jest wektor, który ma współrzędne 4 i 2? No to jest minus u, czyli to by jest wektor, który jest na tej samej prostej, ale w przeciwnym kierunku, tak? On pewnie tutaj jest, o. Tu jest wektor minus u. No i oczywiście ten kąt, który dostaniemy, teraz musimy obliczyć funkcję odwrotną, czyli to jest 2, tak? Czyli chcemy znaleźć kąt, którego tangens jest 2. No to użyjemy do tego kalkulatora, czyli tak, 2 i arcus tangens, czyli to jest na kalkulatorze tangens do minus pierwszej, to jest funkcja odwrotna do tangensa. No i to jest około 63,4 stopnia, czyli arcus tangens 2 to jest około 63,4 stopnia. No i to jest kąt pomiędzy 0 a 90 stopni, prawda? Dlatego, że arcus tangens to jest funkcja odwrotna do tangensa, który jest określony dla kątów od minus 90 do plus 90, czyli arcus tangens zawsze nam daje kąt pomiędzy minus 90 stopni a 90 stopni, czyli oczywiście to nie jest ten kąt teta, a raczej jest to kąt, powiedzmy, to jest ten kąt, prawda, beta. Nazwijmy go może beta, prawda, czyli to jest... A nasz kąt teta to jest co? To jest oczywiście do kąta beta musimy dodać 180 stopni, czyli teta to jest 180 plus 63,4, może tak w przybliżeniu, prawda? Co daje nam 243,4 stopnia. Czyli teta to jest 243,4 stopnia. No moglibyśmy to zrobić tutaj również tak w ten podobny sposób, jak robiliśmy poprzednie przykłady, mianowicie narysować trójkąt prostokątny tutaj, prawda? Trójkąt prostokątny, o. No i wtedy beta będzie tutaj. To są kąty wierzchołkowe, więc tu jest beta. No i oczywiście tangens tego kąta beta to jest długość tej przyprostokątnej do tej przyprostokątnej, czyli tangens beta. No tak jak poprzednio, tangens beta to jest 4 do 2. Prawda? No i wtedy nasz kąt teta również to byłby, prawda, do kąta 180 stopni musielibyśmy dodać kąt beta. No tak jak to tutaj wyszło. Czyli moglibyśmy nawet tutaj, no może potem. Dobrze, przejdźmy teraz do czwartego przykładu, czy też do drugiego w tym, do czwartej ćwiartki. Tak? Tutaj mamy kąt, wektor w, no i on ma, leży w czwartej ćwiartce, ma współrzędne 4 minus 6, czyli tangens alfa tym razem, to wiemy, że to jest minus 6 przez 4, czyli to jest minus 3 drugie. No i ponownie arcus tangens minus 3 drugich, to jest kalkulator, użyjmy 3 drugie, tak, minus arcus tangens, około minus 56,3 stopnia, minus 56,3. No i chyba domyślacie się, że to chodzi teraz o ten kąt, prawda, ten kąt tu. Teraz on, jego wartość jako kąt nieskierowany to jest właśnie 56,3 stopnia około. No a nasz kąt jest ile? No to jest od kąt, musimy go liczyć w ten sposób, kąt alfa, no to musimy od kąta pełnego alfa równa się 360 minus 56,3 około.
Wobec tego to nam daje około 360 minus 50, to będzie 303,7, około 303,7 stopnia. No i teraz może i ponownie moglibyśmy to zrobić tutaj w ten sposób, że narysowalibyśmy ten trójkąt prostokątny tu, no i znowuż policzylibyśmy po prostu ten kąt, tangens tego kąta jako kąta nieskierowanego po prostu, to byłby z trójkąta prostokątnego. Na zakończenie może wypiszmy takie wzory, gdyby ktoś chciał używać funkcji arcus tangens na kalkulatorze, to musi pamiętać właśnie, że funkcja arcus tangens zawsze zwraca nam kąt od minus 90 do 90 stopni, więc jeżeli jesteśmy w ćwiartce innej niż pierwsza, to musimy uważać, jeżeli będziemy stosować arcus tangens na kalkulatorze. Czyli możemy w ogóle wypisać następujące, jak mamy wektor w pierwszej ćwiartce, czyli mamy wektor a, który ma współrzędne ax, ay, no i kąt teta. No to teta w pierwszej ćwiartce to jest po prostu arcus tangens ay przez ax. Teraz jesteśmy, jeżeli jesteśmy w drugiej ćwiartce, no i to jest to samo, co możemy nawet używać wyłącznie dodatnich kątów, czyli ay do ax, wartość bezwzględna. To nam daje zawsze ten kąt, który dostaniemy rysując odpowiedni trójkąt prostokątny. W drugiej ćwiartce, tak jak to mówiliśmy w tym tutaj, prawda, w drugiej ćwiartce jak jesteśmy, tutaj, no to tutaj mamy taki wzór, że to jest 180 minus arcus tangens wartości bezwzględnej ilorazu, czyli to będzie 180 minus arcus tangens moduł ay przez ax. W trzeciej ćwiartce to mamy 180 plus arcus tangens moduł ay przez ax. No i w ostatniej, w czwartej ćwiartce, tak jak tutaj widzimy, ten kąt to jest 2pi minus arcus tangens ay przez ax. Prawda? No więc jeżeli ktoś by chciał, to ma wzory dla każdej ćwiartki, ale zawsze możemy to zrobić po prostu używając, no najlepiej sobie narysować, używając odpowiednich trójkątów prostokątnych.